Książka była takim bestsellerem, że drukarnia pracowała na 3 zmiany, sprzedano 400 tysięcy egzemplarzy. Ludzie wyrywali sobie te książki z rąk do rąk, przechodziły one w zasadzie codziennie, zwłaszcza, że ta książka jest krótka i można ją przeczytać bardzo, bardzo szybko. Książka zaczyna się od marszałka Kerna, dzisiaj być może nie kojarzycie tej osoby, ale zapewne kojarzycie piękny film Uprowadzenie Agaty. Otóż film Uprowadzenie Agaty jest na bazie, jest inspirowany historią rodzinną marszałka Kerna, a w niego samego wcielił się Jerzy Sztur. Tu możecie zobaczyć fragment tego filmu. Czy ty wiesz, co ty robisz? Ale wróćmy do książki, bo ta zaczyna się od szokującej sceny gwałtu marszałka Kerna na Anastazji Potockiej. Kern uśmiechnął się. On w ogóle ma uśmiech takiego lubieżnego satyra.